Witam Was, kochani, w moim nowym cyklu, czyli kąciku kulinarnym, o który bardzo prosiliście w swoich listach. Niestety, jak widzicie, nie będzie on się odbywał w kuchni, tylko w pokoju, ponieważ trochę mi się poprzypalały patelnie, także jedna się jeszcze pali. No, także dzisiaj będziemy robić coś z niczego, czyli gotować w wypiekaczu do muffinek. Jak pewnie wszyscy widzieliście, wujas wygrał niestety ten Wix. Dlatego moja dzisiejsza potrawa ma na celu utuczenie go z powrotem. Dzisiaj zrobię mielone, bo to ulubiona potrawa wujaszka, na pewno się im nie oprze i przytyje. Do zrobienia idealnych mielonych potrzebujemy mięso mielone. Ja mam tutaj mięso z łopatki wieprzowej, najlepiej kupić takie i poprosić panią w sklepie, żeby zmieliła, bo te gotowe to straszny syf. Potrzebne będzie też jajko, bułka tarta, cebulka oraz przyprawy soli i pieprz. Zaczynamy. Znam taką starą tybetańską technikę obierania cebuli jednym ciosem. Leszek, nie! Kochani, sytuacja jest już opanowana, nic się nie stało. Takie rzeczy zdarzają się oczywiście wszystkim szefom kuchni. Także proszę się nie martwić, wracamy do krojenia cebuli. No więc kroimy cebulkę. Drobną kosteczkę. Najlepiej przy użyciu tosaka, bo najszybciej. I cebulkę gotową dodajemy do mięska. No. Teraz dodajemy jajeczko. Troszkę bułki tartej. Nie za dużo. Sól. Odrobinę świeżo mielonego pieprzu. Sorry. I to wszystko łączymy. Łączymy wszystkie składniki. Wujas, oczy mam trochę wyżej. W międzyczasie nagrzewamy naszą maszynkę do cupcake'ów. O, już jest nagrzana. Więc mogę zacząć nakładać. Właściwie najpierw trzeba. Możemy więc zacząć formować nasze kotleciki. Cyk. Oczywiście z tym palcem to była beka, to tylko ketchup, a palcem był serdelek. Na pewno nikt się ucieszył. Na pewno nikt nie. A palec jest cały. Jest. Dobra, super. Robimy dalej kotlety. No one nie muszą być takiej samej wielkości. Naprawdę. Jak twoje palce, nie? A, i nie potrzebujemy żadnego tłuszczu, ponieważ w mięsku jest już tłuszczyk. Skąd? Z szminki. Tak, kotlety wsadzone, zamykam maszynkę i czekamy. Korzystając z okazji, że kotlety jeszcze się robią, możemy przygotować mizerię ze śmietaną. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. Pamiętajcie, mordeczki, że ogórka zawsze odbieramy od jasnej strony do ciemnej, bo jak zrobimy inaczej, to będzie gorzki i nie będzie się nadawał do jedzenia. Pięknie na talerzu. Ja preferuję cięcie typu talar i takie też woli wujaszek, dlatego... Typu co? Typu talar, czyli talarki, plasterki, trochę soli. Trochę pieprzu. A jakie jest jeszcze inne cięcie? No można na przykład paseczki albo jakieś tam inne rzeczy. Aha. W międzyczasie oczywiście zerkam do kotletów. Przewrócę na drugą stronę. No jeszcze chwila i będą gotowe. Muszą się tylko jeszcze przerumienić odrobinkę. Dobra, bo dekorujemy. Zrobimy taką piękną dekorację. A
strasznie to fajne. Używam śmietany 18, tylko musi być gęsta, żeby nam te piękne gwiazdki nie pospływały. Kotlety są już gotowe. Wyciągamy na ten pięknie udekorowany talerz. I tak pięknie wyglądający talerz możemy już podać domownikom do konsumpcji. Proszę wujas. Jedz! Mogę odmówić? Nie, oczywiście, że nie. Przecież to mielone, twoje ulubione. Okej. Nieźle pachną. Reszty. A co zrobisz z resztą kotletu? Resztę kotletu wyłożę na talerzu, a ponieważ mamy okres letni i w mieszkaniu lata dużo owadów, much, ciem, os, gzów oraz innych, warto pozostałe kotlety zakryć ręcznikiem papierowym, aby owady nie miały do nich dostępu. To świetna rada. Świetna rada, prawda? Ciocia prezentowała cheat meal, ja zaprezentuję fit meal. Generalnie dodałem tu to i to. Czyli co? I to jest to. Nie wygląda to najlepiej. I nie smakuje najlepiej, ale działa. Tam, wolimy kotlety z lechem. Zaczynamy Q&A, wujas. Pytanie numer jeden, poproszę. Pytanie numer jeden. Czy jak przyjdę do Leszka, to wyjdzie pograć w gałę? Leszek gra w gałę tylko z dziewczynami, więc jeżeli jesteś dziewczyną, to wyjdzie. Czy nie jesteś zazdrosna, gdy twój chłopak dodaje zdjęcia na Insta z półgołymi dziewczynami? Po pierwsze mąż, a po drugie jak dodaje na Face'a, to jestem zazdrosna, jak na Snap'a, to jestem trochę zazdrosna, a jak dodaje na Insta, to nie jestem w ogóle zazdrosna. Nie. Czy to prawda, że złamał ci się kluczyk w zapinaku do roweru? I co teraz właściwie? To prawda, złamał mi się kluczyk, rower jest uwięziony już od jakiegoś czasu, jestem smutna, bo nie mogę jeździć i łapać pokemonów. Więc szukam kogoś, kto ma wielki... jak to nazywa? No jak to się nazywa? Sprzęt. Z wielki sprzęt, który może przeciąć linkę, bo kupiłam taką najmocniejszą i niestety zwykłym takim przecinakiem nie da się tego zrobić. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że ciocia jest nominowana do Kobiety Roku Glamour Online i należy wysłać SMS o treści KRG.13 pod numer 72550? Tak, to prawda. Właśnie pod ten numer trzeba wysyłać, dlatego jeżeli uważacie, że zasłużyłam na tą nagrodę, to wysyłajcie SMS-y o treści KRG.13 pod numer 72550 lub głosujcie na stronie internetowej www.glamour.kr.g. Można tam głosować raz dziennie, więc do końca plebiscytu róbcie to. Czy to prawda, że wujaszek do wszystkiego dodaje białka? To niestety prawda. Nawet do białka każe sobie dodawać białko. Smacznego. Dzięki. Teraz będzie rebus suchar wujaszka, który przedstawię za pomocą cioci. Kategoria kulinaria. Odgaduję hasło? Tak. Foie gras. Foie gras, dokładnie, brawo.